Cześć, z tej strony Krzysiek i witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii od 8 do 100 levela Knight Path. Ostatnio skończyliśmy na tym, że ogólnie wypowiedziałem się na temat serii i zdążyłem tylko pobić co najwyżej kilka swamp trolli, żeby podrobić z nich medicinę połączę. Posiedziałem tam jeszcze dłużej, trochę poza odcinkiem, żeby sobie dorobić. No i podobijałem dalej levele na Rotwormach, część była wbijana na streamkach, a więc jak ktoś był, to mógł zobaczyć. No i dziś myślę, że weźmiemy się bardziej za kościki. Specjalnie zatrzymałem się na tym 19. A może czekajcie, jak to się pokazuje. Nie, to w tą stronę się pokazuje. Tak, 19 poziom, no. Jest 19. Ktoś w ogóle zaproponował, żeby zawsze pokazywać skille na początek, a więc jeszcze tutaj zlecimy niżej. Drugi magic level, no trochę do 3 brakuje. I 50 axe fighting, a więc na razie nadal troszkę lipa, ale jakoś to będzie. Możecie zobaczyć, że mam też... Ramkę. Ramkę. Wcześniej zrobiłem czarną w pęcie, od razu ktoś widz do mnie napisał i mi załatwił taką piękną, więc bardzo mu za to dziękuję. Patrzcie, jak ja mam fajnie. Nawet nic. Ja nic nie muszę mówić, co nie? Powiedziałem sobie, a zrobiłem sobie ramkę w pęcie. I już od razu ktoś mi załatwi lepszą. Może już oczy go bolały od tego, jak kurde, od mojego pęta. Nie, co wiesz, żartuję oczywiście. Tak czy siak, jeszcze raz dziękuję. Przydaje się oczywiście też na streamki, a więc myślę, że będzie git. Wygląda też porada, żeby patrzeć w kamerkę, ale wygląda to mniej więcej tak. Czekajcie, tak o to wygląda. Chyba dziwnie, bo ja patrzę w dół. I ktoś zaproponował ustaw wyżej. I rzeczywiście chyba będę kombinował, tylko potrzebuję jakiegoś... Wiecie, żeby to gdzieś położyć po prostu. No, wyższego na razie punktu nie ma niestety. Ale mniej niż od takiej gadki ogólnej, zaczynamy od razu od... Explorer Society. A więc tylko... Hi. Chyba mission, co? Tak się zaczynało pewnie. Jak zwykle. Nie. Explorer. Join. O właśnie, join. Dołączyć chcemy. Potrzebny jest Wadden Pickaxe. Ja dostałem akurat widza, ale zazwyczaj po prostu idę to kupić za 1K albo wykonać taką misję lub ostatecznie znaleźć kopalnię wywarpów. Więc jak, oddajmy mu to? A nie, to jest w ogóle na początek, bierzemy taką misję, że niby mamy to zdobyć. Ale my to mamy ze sobą, a więc my się chyba z nim pożegnamy. Napiszemy jeszcze raz. Hi, czekajcie. Mission. Dwarven pickaxe. Dwarven pickaxe. Yes. Okej. My się już z nim pożegnamy, myślę. My się z nim pożegnamy. To już tyle. I teraz polecimy sobie na Edron, bo tam mi się robi nasz questik na broń. A także będziemy mogli już w pełni odblokować sobie dostęp na Jalahar. Bo na razie po prostu musieliśmy zacząć Explorer Society, żeby w ogóle przejść do tego questa in service of Jalahar. I tam trzeba wykonać pokalać z jednym typem chyba na Edron. I to w sumie tyle. Będziemy mogli pływać, co prawda za dużym kosztem, ale będziemy mogli. A Jalahar to jednak miasto, w którym jest masa interesujących spowisk, a więc myślę, że zdecydowanie warto. Tak czy siak, mogliście już zobaczyć, jak rzuciło się w oczy. I nie widzę w tym nic dziwnego. No powiem tak, o! Jeszcze czekajcie, East. East popłyniemy, bo to jest też tę ważną kwestię, trzeba poruszyć. Zdecydowałem, że jednak przygadnę te przedmioty. Przygadnąłem wcześniej, tylko że zdecydowałem się ich użyć. Bo w sumie, czemu by nie, no. Fajnie, jakby... Powiedzmy, coś nowego, co nie? Zawsze tak sam zapracowałem na te przedmioty, pomyślałem... Kurde, no... No jednak jest, myślę, że w tym taki jakiś urok, że ktoś myśli, że na mi zbrojkę i później będzie mógł ją sobie zobaczyć na odcinku. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale tak jak wspomniałem, to już nie będzie taka seria do końca podanikowa, chociaż myślę, że zarabianie hajsu i tak nie pominę, bo lubię pieniążki. Ale no, secik jest, na razie potrzebuje broń. To jest nasz wspaniały Grizzly Adams, u niego to byłoby tak samo, hi, join jest i możemy brać na niego taski. Hi, tasks i bierzemy. Ja wziąłem na, jeśli mogę brać dalej. Krokodyle, tarantule i karniophile, czyli wszystkie na Port Hope. Zacząłem tylko na krokodyle. 129 z 300. Na tarantule i karniophile jeszcze się nie zabieram spokojnie, bo zdecydowanie po prostu za niski poziom mam. Myślę, że na następnym odcinku zbiłbym tego bossa krokodyli. Mam nadzieję, że uda mi się do tego momentu to ogarnąć. Ale póki co piszemy West. Yes, i lecimy na Shedron. Pieniążków. Wydaje mi się, że to jednak zeszły te medycyny połącze, naprawdę. Jeszcze się upewnię, wątpię, żeby ktoś mi przysyłał gotówkę. Znaczy wcześniej ktoś wysłał, ale od razu wypłaciłem, jeszcze rzuciłem do depo, żeby jej nie naliczało. A dobra, to jak już będziemy w depozycie, spojrzę na nowo. Tak czy siak, mam tych medycyny połączeń ile tam, z 5, 6, nie pamiętam dokładnie ile.
Jeśli wy byście chcieli to potraktować w jakiś sposób jako poradnik, radziłbym wam to wydać na tarczę, na przykład na dragonkę albo na lepszą. No i oczywiście broń Dwarven Axe, niestety tutaj nie ma możliwości zakupienia tego, więc będziemy musieli się zadowolić z questa, czyli Barbarian. W sumie będzie pasować do naszego barbarzyńcy, co? Sobie patrzę, czy ta muzyczka przestała lecieć, czy ona jest tak cicho? Nic nie słychać w ogóle. Się zaczęło. Bo tak mi zależy na tej muzyczce. Odkąd dodaję kamerkę, jest problem z dźwiękiem. Jak nie mam muzyczki, to z pewnością słychać takie coś w tym stylu. I domyślam się, że to może boleć, a więc zobaczymy, zobaczymy. Może uda mi się jeszcze to ogarnąć i z kamerką, albo zrezygnuję z kamerki na koszt audio, albo zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Ja będę musiał wyjść lewym chyba wyjściem z miasta. Wybaczcie, że posłużę się spoilerem, ale jak już wspomniałem, jest to w ogóle quest, który robiłem. Nigdy go nie robiłem, nigdy go nie robiłem. Ale lubię robić nowe questiki, dlatego też się bawiłem na Edron Rotwormach. Bo zależało mi na tym, czekajcie, to jest chyba to pomieszczenie. Zaraz jeszcze zerkniemy. Tak, to jest zdecydowanie to. Zależało mi na tym, żeby pobawić się na nowych spotach, a nie na tych oklepanych, które już przeglądałem po prostu masę razy. No, myślę, że to będzie miła odmiana, szczególnie dla mnie. Bo wiadomo, że wy możecie nie znać eksponentów, których ja expiłem. Oczywiście postaram się pokazać jak najwięcej, ale też chciałbym, mówię, sam też trochę podgrywać, skoro jest po prostu taka okazja. Co do zakupowania blesów, nie wiem, czy to będę pokazywał, bo to przydałoby się ogarnąć przed 25, bo jest quest na tańsze blesy. Ale no jakby to by wymusiło od razu nagrywanie kolejnego odcinka, a chciałbym jednak sobie troszkę poexpić, troszkę powijać ten level, bo no tak niskim jest po prostu lekka lipa. Dobra, mamy tu jakieś nubskie stworki, biłem też Rotwormy na Liberty Bay, polecam bardzo to eksploisko. Na razie, chyba tam na razie wyciągałem najwięcej expa ze wszystkich. Zresztą ile ja jeszcze expowiec przymierzyłem tym knightem, na razie malutko. Ale to było najlepiej, a więc na pewno zaprezentuję wam jeszcze to expowisko albo dziś, albo w następnym odcinku. Myślę, że tego też nie będę za bardzo wydłużał, ze względu na to, że jeszcze nie chcę kombinować z cięciami, chociaż no, w sumie one nie są konieczne, ale... No, mniejsza. Mniejsza. Zobaczymy ile wyjdzie. Zobaczymy ile wyjdzie, tyle będzie. Swoją drogą zastanawiam się też nad miniaturką do filmu. Patrzcie ile odków. W sumie wybijemy to, co? Exp zawsze się przyda. Zastanawiam się też nad miniaturką, jaką by tu kombinować. No pierwsza była taki, wiecie, Barbarian z tego arta, co mi jeden z widzów robił na konkurs. Jeszcze raz go serdecznie pozdrawiam. I pytanie, co z następnym? W sumie mógłbym się trzymać ciągle tego samego obrazka. Ale powiem wam, chciałbym znaleźć sobie jakiś taki super, bo coś czuję, że to będzie dość długa seria i taka, powiedzmy, dość istotna na moim kanale. Z pewnością będzie po prostu sporo z niej odcinków, bo do setnego jednak trochę tego będzie. Więc przydałaby mi się taka super, super miniaturka. Coś w tym stylu, wiecie. Taki clickbait level over 9000. Nie wiem, czy sam tak coś wykombinuję, czy może ktoś mnie zdecyduje poratować. Zobaczymy. Na razie... Ta druga na pewno będzie moja, nie wiem, czy taka sama, czy jakaś inna, ale będzie po prostu, żeby tutaj nie boli. Popatrzcie, jakaś dźwignia. Co my tu w ogóle będziemy mieli? Nie wiadomo. Dawać się za takie przecięcia, ale po prostu jak spoglądam na spoiler, to jest... Jeszcze słyszycie Facebooka. To jest chyba taka ścina na ekranie. Z tego co zauważyłem, chyba na streamach tego nie ma, tylko jest to na nagraniach i w sumie nie wiem czemu. To zobaczymy, jak to działa. Patrzcie, jakie cwaniactwo, ale przecież tak tutaj da się takie coś, no da się kliknąć, to dźwignię, ale mniejsza. Mniejsza. Ogólnie cały quest jest jakby rozbudowany, to złe określenie. Jest tu kilka nagród, a my nie bierzemy wszystkich, bo w przypadku ostatnich, w sumie niezbyt cennych, jest GS. Więc słabo to wyglądało. Z tego co zauważyłem, patrzcie, tu jest dość fajny spocik na olki. I w sumie skorzystamy z tego jak i dzisiaj, jako dzisiejszy element expienia. Zobaczymy ile tu by się dało wyciągać tego expa w sumie, przy okazji robiąc tą misję. Może to nawet nie jest takie złe expowisko, no bo roty na Edon, powiem tak, chciałem potestować, ale do Liberty Bay to w ogóle nie ma porównania, no ludzie. To Liberty Bay to jest po prostu mistrzostwo, że tak powiem.
A tu to takie średnie, no naprawdę średnie. Niestety. Więc ogólnie raczej nie polecam. No jeśli się już decydujecie, no to oczywiście można wpaść, ale te groty są zrobione tak, że po prostu trzeba dużo razy przemieszczać się po terenach, które już wybiliśmy. Iść po prostu dalej i to po prostu no, spowalnia expa. Wam zastanawiam się też nad jakimś outfitem, niby taki barbarian już nawet był na tym miniaturce. Ale czy jakiś plecaczek z Zena nie byłby dość fajny? Dobra, może niepotrzebnie tak biegam za tymi Spearmanami, tego już złożę. Ale to już się, no bo spojrzę Spidera jeszcze, żeby ciągle tutaj na mnie wchodziła. I też będę musiał znowu spojrzeć na mapkę. Na razie idziemy bardzo dobrze. Nawet wyśmienicie. Powiem wam też, rozważam Wyspę Żółwi. To jest takie... Nie wiem czemu tyle jakby takich pozytywnych wspomnień mi się wiąże z tym ekspowiskiem, mimo że nie ekspiłem tam długo. I exp też był średni, tylko po prostu hajs się tam cisnęło. Ale jest to naprawdę fajne ekspowisko, które jednak trzeba odblokować, co prawda, więc się opłaca, gdy tu fleszele naprawdę wychodzą jakoś tam... Z możliwością niesamowitego profitu na danym serwerze. Czasami ja widziałem już od Candy, że stały po 1 CC, no to rzeczywiście wtedy już jest niezła jazda. Ale jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. No jeśli bić kimś żółwie, to jednak najdziekiem, a więc szkoda by było nie skorzystać. Ale też szkoda by było sobie spowalniać expa, bo niedługo będzie jeszcze dwa razy exp, a więc może jakieś mini party bym sobie zrobił, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć te expienie. I móc też zaprezentować może coś ciekawego, takie właśnie expienie w mini party. Schodzimy tutaj niżej. Te muzyczki, to są właśnie jakby kogoś ciekawiła, to jest ta celtycka muzyka z Ziglera, no z tym kilka razy było. To chyba 50 polecał, czy ktoś jeszcze. Tak czy siak. Fajnie, tylko że zauważyłem, że są takie przerwy. Mnie to troszkę boli. I pewnie głośność jest różna na różnych pioseneczkach. Ale dobra, przynajmniej mam luzik i nie muszę przełączać tak, jak to było ostatnio. O, tutaj zaskakujemy jeszcze raz. Ło kurde. Szkoda, że nie mamy Stealthringa. No cóż mogę poradzić. Ustawimy się gdzieś w rogu. Mamy 20 health potionów i w miarę przyzwoite itemki. A więc jakoś to będzie. Ło panie. Jak on klepie. Przynajmniej zabił tego orka. Nie wiadomo po co i na co, bo w sumie mu nie zawadza, ale... No tak, tacy są ci bezerkerzy. Dobra, sklepaliśmy go. Serio, nie sądziłem, że będzie bezerker. Więc tak łatwy to quest jednak nie jest. Kto by pomyślał? Myślałem, że tu luzik, bluzik, zwykłe orki, a tu bezerker. Żeby jeszcze Warlord nie wyskoczył, bo to już w ogóle by było. O ludzie, nie, to się była masakra. On mógłby mnie nawet zabić. Dobra, zeszliśmy niżej. Co my mamy tutaj dalej? Wygląda na to, że przychodzimy tutaj. Schodzimy jeszcze chyba niżej. Jeszcze chyba niżej, wiecie? No. Gdzie od razu ta grota tutaj? Proszę, proszę, żeby nie było nic mocnego. O kurde. Jestem w dupie! Ej, ludzie! No ja nie żartuję. Wiecie, tutaj chociaż nic nie ma. Co ja mogę powiedzieć w tej sytuacji? Jest źle. Jest nawet bardzo źle. Trzy bezerkery, dwa jeszcze bym zrozumiał, ale trzy? Mamy te healty, ale no... Wiecie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak to się mówi. Mamy jeszcze startowe blesy do 20 poziomu. O, luzik. O, co ja mówię? Jest normalne. Ale tam były chyba dwie kratki jakby przejścia, więc jakby one się tak odpowiednio poruszały, tylko żeby jeszcze czwarty gdzieś nie wyszedł. Dobra, na razie. Tutaj nie mam. Mana potów. Dobra, zobaczymy, czekajcie. Ja pierdzielę. Będziemy ostro potionować, wiecie? Dopóki przynajmniej są te trzy. Kurde, chyba nie dam rady, wiecie? Pot się skończył. O kurde. Nie, kurde, miałem pokazać questa. No i widzicie jak fajnie, jak pięknie po prostu. Wygląda na to, że bez Stealthringa to jest po prostu nie do zrobienia. Prawda, to jest nie do zrobienia. Bo co ja miałem zrobić? Czekajcie, jak to w ogóle idzie tutaj dalej? Że to się niby schodzi niżej.
Idzie się tutaj do góry, w prawo, 2 i 3. Opa, kurde. To nawet liderzy. Co? Ale się wkopałem. Dobra, moi drodzy. Widocznie fail z mojej strony, ale przynajmniej było ciekawie. Było jakieś ryzyko. Jak to się mówi, jest ryzyko, jest zabawa. Niestety odpuszczamy tego questa. Odpuszczamy, bo nie wiem, czy jeszcze liderzy by tam nie byli, a z nimi to byśmy sobie nawet na Sterblingu nie poradzili. Nie tak patrzę, orki co nie tak patrzę, a tam zwykłe orki, a tu jeszcze był szaman i lider widocznie. Co prawda nie wiadomo ile dokładnie. A więc się zobaczy. Toporek ten, powiem wam szczerze, da się kupić po prostu za 680 golda, więc myślę, że się skusimy. Ale jeśli ktoś chce, mogę w następnym odcinku zaprezentować tego questa, zobaczymy, czy dałbym radę. Wezmę trochę więcej podków, wezmę jakiegoś serveringa i zobaczymy, jak będą lidery, na przykład możemy przebiec. Więc mogłoby być ciekawie, mogłoby być ciekawie. Także jak bierzemy się chyba za odblokowywanie Jalahar. I to chyba w sumie na tyle by wystarczyło. Coś się pewnie wydłuży. Może zakupimy ten toporek. Nawet, żeby wiecie, zakupię toporek, żeby łatwiej go zdobyć następny, że tak powiem. Przynajmniej będzie taki pamiątkowy. Szkoda, że też skillem tutaj bardzo się szalejemy. Że miałem te itemy, bo bez nich to... bolałoby naprawdę mocno. Wybaczcie, że teraz znowu będzie lak ekranu. Ja chcę coś spojrzeć. To idzie kupić właśnie Medron. Czyli w sumie nie trafiliśmy tak źle. W sumie tak musieliśmy i serwisy o Wielacha teraz robić. No to... I tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Widzę, że level na odcinku za bardzo się nie duszy. Połowy nawet chyba nie dobijemy. Tak czy siak powiem wam, że... Kurde, jak ja to często mówię, tak czy siak. Już podkusiło, żeby jeszcze raz powiedzieć. Części Edron. Są różne ekspowiska, które wydaje mi się, że są pomijane. Były one kiedyś robione właśnie, bo Edron to było jedno z pierwszych miast w ogóle na Apacu stworzono. I były to takie ekspowiska, które są pomijane po prostu. Bo każdy, wydaje mi się, że Edron już bardziej kojarzy z tą prawą stroną miasta, bo tam jest po prostu większość tych miejscówek na wysoko poziomowych graczy, a niektórzy nawet na niskich po prostu sobie idą na Cyklopolis na przykład. I się tak bawią. Dobra, weźmiemy tego jednego Toma. Wiem, że to jest właśnie do questa potrzebne, ale za questa za szybko się nie będziemy brać. Ale można już powolutku zbierać, jeśli jest okazja. Właśnie mam akurat zbędny cup, a więc czemu by nie. Speedman nam tutaj ucieknie. I bierzemy się za Miala questa. Zobaczymy, jak to wygląda na poglądzie. Ile ten wyszło? 17 minut, czyli taki będzie średni długości odcinek. O. Kurde. Zapomniałem. Znaczy to jest. To jest tak bez sensu. Ja z tymi łapkami, jakby mówienie, że dajcie łapkę na początku, zresztą mówiłem, że to jest pożyczenie mi łapki, bo możecie ją anulować. Jest to głupie, bo rzeczywiście takie standardowe. Standardowe to jest na końcu, żeby już można było ocenić jak ten filmik, ale ludzie tak zapominają, bo nie oglądają w całości, że wtedy jest lipa. I wiecie, już w ogóle nic nie pozostaje. Ważne jest, żeby sobie zapamiętać miejsce, w którym wyszliście, bo można się zagubić, jeśli macie szczególnie odkrytą całą mapę. Bo widzicie, to jest jakby niepokazane na górze, że nie ma oznaczonego. Ja się kiedyś tak pogubiłem troszkę. Czy to nam było kiedy? Dawno temu to było, ale pamiętam, że było. Dobra, wracamy sobie do naszego kościka. Tak czy siak. Policzę, ile razy zapowiedziałem podczas odcinka. Prosiłbym o tę łapeczkę, bo to pomaga w pozycjonowaniu filmu. I najważniejsze komentarze. Ludzie, to jest po prostu... esencja... YouTube'a. Przynajmniej dla mnie. Ten kontakt z widzami, dzięki temu tak sobie cenię te streamki, bo tam już w ogóle się szaleństwo dzieje, więcej bardziej się udzielacie, no bo jednak mogę jakby reagować od razu mogę reagować, więc jakby jest taka większa zachęta, chociaż ja i tak zawsze czytam te komentarze. I powiem tak, ja bym zostawiał łapkę, żebyście wiedzieli, że przeczytałem. Czy czasami jest tak, że przeczytałem i nie zostałem, bo może jakiś dziwny komentarz, wiadomo jak jest. Ale jak mi się bardzo spodoba, to nawet te serduszko zostawiam, żeby było wiadomo, co nie. A na niektóre się nawet, na niektóre idzie odpisać, o ile to jest pytanie, albo coś w tym stylu, co nie. Dobra.
Potrzebna nam jest ta środkowa wieżyczka, z tego co pamiętam. Ogólnie to na górze można było kupić... Ej, patrzcie, tam leży potion. Jeden? Trzy. No, wrócimy po to. Wrócimy. Można kupić grzybki, które są ogólnie genialne. Są bardzo leciutkie, te brown mushroomy. No, ludzie czasami to kupują po prostu na markecie. Troszkę drożej wychodzi, ale się po prostu nie chce tutaj przychodzić. No, wydaje mi się, że to nadało mission. A jak? Spoczką. Spoczką, daj naprawdę wystarczy tyle. Naprawdę, to jest tyle. Shimhai Mission, tylko trzeba mieć jednak te Explorer Society. Ja pierdzielę. Chyba pomyślał, że kiedyś to tak będę mówił. To jest tak jak z tym Knightem, naprawdę. Że wiesz, że Knight, ale cię tak kusi, żeby powiedzieć Society, a nie Society. Co poradzić, co poradzić. trup, szkieletom. Dobra, naszym zadaniem jest się teraz udać na Liberty Bay i stamtąd u kapitana Maxa będziemy już mogli pływać za 400 zł. Żeby odblokować możliwość pływania z innych miast i to zdecydowanie taniej, trzeba będzie przenieść takie przedmioty po prostu, które może pokażę, jak się zakupuje na jakimś tam odcinku. Pewnie idzie też to kupić na niektórych serwerach na markecie, ale z tym to już nie bywa. Na razie wybierzemy się po nasz toporek, który można kupić u ziomeczka, czekajcie, nie tego, nie tej babeczki, u tego, o, dobra. Witaj mój drogi, i prawda, nawet jest pokazane, widzicie, to jest ten toporek, który liczymy, ma on 5 ataków więcej, czyli dość sporo, bierzemy. Okej, okay. I lecimy dalej, jeszcze go nie założymy, bo jednak jednego poziomu brakuje, ale fajnie. Fajnie, jeszcze plus 1 defa. Co do tego plus def to jest najważniejsza statystyka w broni jednoręcznej. Bo wtedy nam to dolicza do shielda. A jak macie po prostu 12, to nic nie daje, dopóki nosicie tarczę, która jest lepsza od tej broni. Więc mogłoby równie dobrze mieć 0 tego defa. Mogłoby mieć 0 i to w sumie by się zmieniło, no. Inna bajka, jak mam gównianego shielda i bardzo dobrą broń, no to wtedy wiadomo. Kaj. Liberty? Nie, no popłynie na Liberty Bay. Popłynie. I łódeczka powinna być tutaj na prawo. Lewa strona prawej strony pory. Jakkolwiek to brzmi. Tutaj jeszcze ten statek całkowicie na prawej, po prawej. Czasami tam jest Jasir. To jest właśnie takie największe chyba zmartwienie ludzi, którzy szukają Jasira. Bo na Krakmund macie go od razu, na Karelinie macie też od razu przy statku, a tutaj trzeba podejść aż tutaj i sprawdzić, czy on po prostu jest. Dobra, hi, nie wiem czy w ogóle nie trzeba zacząć mission, ale może... Jalaha. Jest. Okej, okay. To od razu podejdziemy sobie myślę do tego, naszego wspaniałego depo i tam już się uda na offline training. Dziękuję za uwagę. Przypominam o tej łapeczce, komentarzach, które są najważniejsze. Zapraszam na streamki. Ostatnio nie było, wczoraj, no dzisiaj, nie, dzisiaj tylko tak naprawdę nie było. Pozdrawiam tutaj Florka, bo pisze do mnie ziomeczek. Pozdrawiam też tutaj wszystkich, co w ogóle, bo te osoby mnie dzisiaj podłapały. Ale wyżej streamki są o 20, wieczorkami. Zdarza mi się oczywiście, że ich nie ma, ale zazwyczaj są. A więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy ile wyszło. 23 minutki, myślę, że przyzwoicie na taki odcineczek. To jeszcze nie jest pewny, co z tym audio, co z tym, wiecie, wszystkim. To ze wszystkim. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Ja oczywiście dopasuję to do swoich gustów, żeby nie było. Będę robił to, co chcę, ale wiecie, zawsze niektóre wasze propozycje są naprawdę ciekawe i szłoby z nich skorzystać. Seria Swat, myślę, że w końcu przydałoby się zabrać. Nie będę leciał raczej z tym knajcikiem tak ostro z tymi odcinkami, chociaż jeszcze się zobaczy, bo już jak będzie weekendzik, to wiecie, levele będą lecieć. Ten double leg spie, a więc nie będzie można tego pomijać. Ale postaram się, żeby po prostu nie skupiać się tak na jednej serii, żeby na każdy miał coś dla siebie. I w końcu trzeba te tibijskie ciekawostki. O ludzie, jak mi się nie chce. Jak mi się nie chce.
Co do wywiadów. Mam tak, Shredu coś mnie nie odpisuje, nie mam pojęcia czemu. Mimo, że wiem, że żyje, bo odcinki jeszcze dodaje. Nie wiem, o co chodzi. Więc myślę, że przejdziemy do Zaraxo i tutaj, o, tu już taki spoiler. Będzie jakiś odcinek, w którym będę zbierał pytania do Zaraxo. Czy to będzie po prostu taka nazwa, zbieram pytania dla Zaraxo? Czy to będzie na jakimś, na przykład na tej serii? Nie, może nie na tej serii. Na jakimś informacyjnym? Może. Zobaczymy, ale możecie tutaj już pisać, czy byście chcieli, jak będzie ten wywiad. Czy żeby widać tylko Zaraxo, czy widać Zaraxo i mnie. To jest dość istotne. Bo chcę kombinować, żeby w końcu jak najlepiej te wywiady wyglądały. Wiecie, z wywiadu na wywiad coraz lepiej. No. Ja takie pytanie. Może to już się trochę świruje. Ale... Czy ta seria nie jest taka troszkę podejrzana? Czy ja tak jakby... Nie czuję się zbyt luźno? Może nie do końca luźno, bo jednak jest kamerka, ale... Tak się nie skupiam na tym opisie? Nie wiem. Mniejsza. Trzymajcie się. Cześć.